Pan z nami. Witam wszystkich zgromadzonych 3 maja w uroczystość Maryi Panny, Królowej Polski, głównej patronki naszej Ojczyzny. Sięgamy naszą pamięcią historyczną do tych wielkich wydarzeń, ale ogarniamy także czasy dzisiejsze i stąd ta msza święta odprawiana za Ojczyznę. Msza święta, która jest intencją zamówioną przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie. Drodzy siostry i bracia, dzisiejszy dzień w naszej polskiej tradycji narodowej obok rocznicy uchwalenia przez Sejm 4-letniej Konstytucji 3 maja jest również dla nas, katolików, przede wszystkim przeżywany w atmosferze uroczystości Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. To właśnie niepokalanej Matce Kościoła Polacy zawdzięczają cudowną obronę Jasnej Góry i Polski podczas najazdu Szwedów. I na pamiątkę tego właśnie wydarzenia król Jan Kazimierz postanowił cały nasz kraj oddać pod opiekę Matki Bożej. Bóg zapłać za modlitwę wszystkim parafianom i kościom, wszystkim przedstawicielom samorządowym. Bóg zapłać pocztą sztandarową. Z całego serca dziękuję za waszą obecność, za wasze świadectwo, za ten czas, który jest znakiem miłości do naszej Ojczyzny, do tego, co jest historyczne i przeszłe, jak i do tego, co jest dniem dzisiejszym. I z nadzieją patrzymy na dzień jutrzejszy. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Państwo, drodzy mieszkańcy ziemi wolsztyńskiej, powiatu wolsztyńskiego, drodzy goście. Jest mi bardzo miło w imieniu samorządu powiatowego powitać na drugiej części uroczystości związanej z świętem Konstytucji 3-majowej. Szczególnie miło jest, że są z nami goście, oprócz oczywiście mieszkańców naszej ziemi, młodzieży, goście z zagranicy. Bardzo sobie cenimy obecność naszych przyjaciół z Niemiec, zaprzyjaźnionych samorządów, jak i z Holandii. Również jest z nami przedstawiciel administracji rządowej szczebla wojewódzkiego, były wiceminister zdrowia, obecnie wojewódzki inspektor sanitarny, wolsztynianin generał Trybus, którego bardzo również w imieniu nas, gospodarzy, serdecznie witam. Pierwsza brygada strzelców.
Brigada.